Witajcie kochani w kolejnym odcinku magazynu Cała Prawda o Futbolu. Dzisiejsze wydanie poświęcimy Lidze Mistrzów, a także rozgrywkom o Puchar Polski. A moim i Państwa gościem jest pan Jacek Zalewski, ekspert w stronie świata futbolu. Dzień dobry. Marcin Gat, kłaniam się nisko. We wtorek zobaczymy dwa spotkania. Manchester City mierzyć się będzie z Perze, a także Real Madryt podejmie Wolfsburg. Rozpoczniemy od pojedynku Realu Madryt z Wolfsburgiem. Pierwsze spotkanie zakończyło się dość niespodziewanym wynikiem, ponieważ Wilki wygrały 2-0, a przez pewnie wielu kibiców, wielu ekspertów, a także bukmacherów, no Real był faworytem. Uważa pan, że w obliczu takiej sytuacji to Wolfsburg przejął rolę faworyta? No nie do końca. A tak a propos tych bukmacherów, to kolega opowiadał, że był na takim dość mocno zakrapianej imprezie we Wrocławiu i jeden z uczestników tej imprezy poszedł do bukmachera obstawić Real właśnie. Był pijany, przepraszam, Wolfsburg. Był pijany w sztok, co właśnie dokumentuje, jak wielka jest to niespodzianka. I powiem dokładnie, że postawił 50 zł i wygrał 1300 zł. Także proszę sobie wyobrazić, jak wielką niespodzianką była wygrana Wolfsburga. Nie ma co ukrywać, że Wolfsburg dość przeciętnie spisuje się w Bundeslidze. 8. miejsce, bliżej mu do strefy spadkowej niż do pucharów. A poza tym ostatnie mecze no dramatycznie słabe. W 3 meczach bodajże 1 punkt i to z Darmstadt. Nikt nie spodziewał się tutaj nic dobrego. Dlaczego Real zremisował? Żeby zremisował, chcieliby. Przegrał. Pierwszym powodem jest statystyka. Bardzo prozaiczna rzecz. Real bardzo słabo gra na wyjeździe. Oprócz meczu z Barceloną, który to wyjątek potwierdza regułę. Jeżeli przejrzymy mecze na wyjeździe Realu, to nawet jak wygrywałem jakieś 1-0 z Malagą czy Las Palmas ostatnio, to są to bramki strzelane w ostatnich minutach, wymęczane, jakieś odbitki od obrońców, coś takiego. No i było widać, że Real nie jest absolutnie sobą w tym dwumeczu. Poza tym zaprezentowali swoją taktykę. Chcieli na początku szybko strzelić goła. Ronaldo minimalnie spalił i ten mecz inaczej by się potoczył. Później byliśmy rozczarowani nie tym, że Wolfsburg wygrał 2-0, ale że realnie stwarza sobie sytuacji. Praktycznie Draxler chyba tam wyszedł z sytuacji, sam na sam nie trafił. Moim zdaniem może być ciężko. No, jedną z drugich przyczyn, dlaczego Real przegrał, może być właśnie wbrew pozorom mecz z Barceloną. Moja taka prywatna teoria, Zidane, stary dopingowicz, kto wie, jak się wspomagali piłkarze Realu przed tym ważnym meczem, natomiast wiadomo, jak reaguje organizm po czymś takim. Tak jak z każdym, w cudzysłowie, dopalaczem czy narkotykiem, po chwili ekstazy następuje dół, który no, jest przede wszystkim fizycznym osłabieniem. No, kto wie, czy to nie była druga z tych przyczyn. Dziwne zachowania piłkarzy Realu, którzy byli poddenerwowani, którzy mieli do wszystkich pretensje. No nie wspomnę o komedii obrońcy, który kandyduje do Maliny za najsłabsze aktorstwo, ale to od tego odejdźmy. Uważam, że będzie fajny mecz. W ogóle bardzo fajna Liga Mistrzów, skończyły się grupy, kalkulowanie, tu trzeba wygrać, wszystkie drużyny grały do przodu. Nie było żadnej drużyny, która by w tych ćwierćfinałach się broniła, że zagramy na wyjeździe na 0-0. Nie, wspaniały spektakl, naprawdę. Wtorek, środa w środku tygodnia, święto dla miłośników piłki nożnej.
Ja może nie będę oryginalny, ale powiem. Moim zdaniem Wolfsburg przejął rolę faworyta w tym meczu, ponieważ Real w tej chwili musi strzelić dwie bramki, aby doprowadzić do dogrywki. A tak jak mówiłem już tydzień temu, Wolfsburg potrafi się spiąć na jedno, dwa spotkania i właśnie te mecze z Realem będą tymi spotkaniami, na które Wolfsburg rzuci ostatnie siły, ponieważ tak jak pan już wspomniał, w lidze o nic już nie walczą. Drugie wtorkowe spotkanie to rywalizacja Manchesteru City z Paris Saint-Germain. Wynik pierwszego spotkania 2-2 i wydaje się, że to zespół Manuela Pellegriniego jest bliżej gry w półfinale. Pana opinia na temat tej rywalizacji? Bardzo ciężko tu wskazać faworyta. Parę słów o samym meczu. Wspaniały mecz, wspaniały mecz. Wszyscy grali do przodu. Przyjęcie do przodu, podanie do przodu, szukanie podania otwierającego drogę do bramki. Naprawdę przyjemnie się to oglądało. Dwie drużyny zwane milionerami. No jeżeli chodzi o Paryżan, to na pewno. Na każdej pozycji mają dwóch zawodników klasy światowej. Nie ma co ukrywać. Natomiast w Manchester City, no przykro to powiedzieć, ale została tylko nazwa. W tym meczu City miało najsłabszą ławkę rezerwową ze wszystkich drużyn występujących w ćwierćfinale Ligi Mistrzów. Po prostu nie mają kogo zastąpić. Takich zawodników jak Yaya Touré, czy Kompany, czy Sterling. No, było ich więcej, natomiast gdyby Blank mógł wymienić trzech zawodników w drużynie przeciwnika, którzy by nie wystąpili w meczu przeciwko niemu, to właśnie chyba tych by wytypował, bo są to kluczowe postacie. Jeżeli dodamy do tego, że Aguero był kompletnie bez formy, kompletnie był najsłabszy na boisku, to zobaczymy mizerię City. Trzeba go było ściągnąć, natomiast w ćwierćfinale Ligi Mistrzów City nie ma napastnika, który mógłby go zastąpić. Naprawdę, bardzo, bardzo wąska kadra. Jeżeli porównamy to do United, który ma opłacane 40 zawodników klasy światowej i nie ma problemu przy 10 kontuzjach, oni mają dalej 30 do wyboru, no to w City została już tylko nazwa. Widać, że sponsor wywodzący się z Rosji chyba dość wyraźnie odczuwa skutki sankcji, jakie nawiedziły ten kraj. Wracając do meczu, no trudno pozbawiać faworyta drużyny PSG. Nie wiadomo, kto się wyleczy w City, nie wiadomo. Natomiast, tak jak wspomniałem, tam naprawdę grają zawodnicy klasy światowej. Matuidi, Pastore, Thiago Silva, Thiago Motta, Di Maria, Cavani, Ibra. No przecież wymieniłem już chyba pół drużyny, a jest ich zdecydowanie więcej. Ci zawodnicy cierpią na tym, że grają w takiej drużynie jak PSG. Są znakomicie opłacani, natomiast nie tyle w drużynie, co w lidze. Natomiast jest to beznadziejna liga, jeżeli chodzi o emocje. Nie wiem, ile ten PSG ma punktów przewagi teraz, 30-25. Nikogo to nie interesuje. Wiadomo, kiedy wygra, kto wygra. Świat nie ogląda Ligi Francuskiej, chociaż grają tam tacy zawodnicy. Ci sami zawodnicy, gdyby grali w lidze hiszpańskiej, gdyby grali w lidze angielskiej, byliby odmieniani przez wszystkich miłośników piłki nożnej, z ich koszulkami by biegali w Azji, w Afryce młodzi ludzie. No a tak, no niestety płacą za to, że grają w chyba teraz najbogatszej drużynie świata, opłacanej przez szejków, ale chyba konto bankowe pomoże im ten smutek znieść. Liga Mistrzów jest dla nich oknem, jedyną szansą. Oni o tym wiedzą. Ja jednak obstawię na PSG. Ja powiem szczerze, pan powiedział, że wszystkie mecze były grane do przodu, a ten rewanż może rozczarować. Moim zdaniem tutaj City będzie się broniło. Będzie broniło tej, można powiedzieć, zaliczki, bo jednak ten remis 2-2 w Paryżu to jest dla nich zaliczką, no bo 0-0, 1-1
ich premiuje. Tak więc wydaje mi się, że oni zagrają na wynik i będą się przez pełne 90 minut bronić, tylko po to, aby ten korzystny rezultat w dwumeczu dowieść. Przejdźmy do meczy środowych, a tam zobaczymy pojedynki Benfiki Lizbona z Bayernem Monachium oraz Atletico Madryt z FC Barceloną. Rozpoczniemy od meczu Lizbończyków z Bawarczykami. Wynik pierwszego spotkania 1-0 dla zawodników Pepa Guardioli. Sądzi pan, że Benfica sprawi sensację i wyeliminuje jednego z faworytów do wygrania Ligi Mistrzów, czy jednak Bayern pokaże pazur i wysoko wygra ten dwumecz? No szkoda, że mamy tak mało czasu, bo na temat tego jednego meczu można by napisać pracę magisterską. Ktoś, kto przeczytał wynik na sucho, nie oglądał meczu, no Bayern wygrał 1-0, nie stracił się bramki, wszystko jest dobrze, bla, 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 bla. Absolutnie tak to nie wyglądało. Bayern strzelił bramkę na początku meczu i później bliższa zdobycia bramki była Benfica. Luis tam taki jest napastnik, też nie znamy tych ludzi, bo oni grają w lidze, której nie oglądamy. I on miał trzy setki. Trzy setki, po prostu dwie oddalone od siebie o jakieś 8 minut. Benfica nie strzeliła tej bramki, dlatego że przegrała mecz sama ze sobą. Wyszli nastawieni, nie wiem, bali się tego Bayernu Monachium, natomiast stworzyli sobie sytuację, Bayern zagrał bardzo słabo. I teraz następny temat pracy magisterskiej wynikający z tego meczu. Dlaczego Bayern zagrał tak słabo? Czy to ta klątwa wcześniej zdobytej bramki? Wiadomo, że w bardzo, bardzo wielu meczach jest tak właśnie, że drużyna, która szybko strzela bramkę, no odpuszcza to sprężenie, koncentrację, rozluźnienie. A, mamy już 1-0, zaraz kolega strzeli albo kolega kolegi. Gdy tymczasem tą odpowiedzialność trzeba wziąć na siebie, trzeba orać. No całkiem inaczej jest to, jeżeli ciśniemy i w 80 minucie strzelamy bramkę, wtedy wszyscy się rzucają. Jest to inaczej. No a druga sprawa, sprawa Guardioli. Nie można zapominać, że on odchodzi po tym sezonie. Dla niego zdobycie Ligi Mistrzów jest czymś absolutnie stanowiącym priorytet. Nie wiem, czy Państwo zdajecie sobie sprawę ze statystyki, która jest porażająca. Ja nie słyszałem, żeby ona była gdzieś uwypuklana. Otóż Pep Guardiola ze swoimi drużynami w Lidze Mistrzów nie zaszedł poniżej półfinału. Po prostu trzeba zatrudnić Pepa Guardiolę i mamy drużynę w półfinale Ligi Mistrzów. No jakie to proste. I teraz co się dzieje? Dla niego półfinał Ligi Mistrzów to jest nic. No wyobrażacie sobie. On musi zdobyć Ligę Mistrzów. W tamtym roku tego nie zdobył, bo wszyscy mówili, że świętowali piwo, wiadomo, Monachium, zdobycie mistrza Bundesligi, rozprężenie i tak dalej. Ja nie wiem, czy przypadkiem nie jest teraz tak, że oni mają trochę ostrzejsze treningi, że tą ligę wiedzą, że i tak wygrają. Wygrywają w lidze zresztą bardzo słabo, po 1-0 i tak dalej. Natomiast przed półfinałami będzie trochę poluzowane, natomiast przed całym finałem będzie całkiem poluzowane, żeby była świeżość przy zachowaniu pełnej sił w końcówce sezonu. Warto chociażby tylko dla tego aspektu oglądać ten dwumecz. Oczywiście Guardiola może się przejechać. Może się przejechać. Ta wspaniała forma, która mogłaby eksplodować w wielkim finale, może polec po prostu na stadionie Słońca w Benfice. Czyli uważa pan, że Benfica ma realne szanse na to, aby wyeliminować Bayern? Dokładnie tak. 1-0 i tak jak powiedziałem, to, że Bayern nie jest przyzwyczajony do odrabiania strat, do bycia w trudnej sytuacji. W ostatnich meczach Ligi Mistrzów im się to udało. Natomiast było widać wyraźnie, że to jest dla nich całkiem obca ziemia. No przecież trudno nam sobie wyobrazić, żeby Bayern przegrywał na przykład 2-0 u siebie w lidze i musiał odrabiać straty. No, w Lidze Mistrzów w grupie jest bardzo szybko sobie zapewnili awans. Po prostu im się tam gra lekko, łatwo i przyjemnie. Jak Benfica strzeli na 1-0 i będą się zbliżali do dogrywki,
Myślę, że zaczną im się trząść nogi. Ostatnim spotkaniem, które weźmiemy na tapetę, to rywalizacja Atletico Madryt z FC Barceloną. Wynik pierwszego spotkania sprawił, że w tej parze nic nie jest jeszcze przesądzone. Dla przypomnienia podam, Barcelona wygrała 2 do 1. Zaryzykuję nawet tezę, że to Atletico jest bliżej tego półfinału, ale jak pan ocenia tę rywalizację? Też trzeba popatrzeć na to z wielu stron. Po pierwsze, Barcelona i wirus FIFA, prawda? W wielkim meczu Grand Derby padło w komentarzu, że piłkarze Barcelony przelecieli ponad 100 ileś tam tysięcy kilometrów więcej od piłkarzy Realu Madryt. No tak wybrali. Większość gwiazd jest z Ameryki Południowej. Teraz akurat odbywają się eliminacje do Copa America, nie, do Mistrzostw Świata i Argentyna na przykład była poza strefą, która dawała awans. Ciężki mecz na wyjeździe z Chile. Messi musiał jechać, Argentyna wygrała obydwa mecze. Teraz ich sytuacja jest zdecydowanie lepsza. W klasiku odcięło im powietrze w 60. minucie i można było się spodziewać, że będą problemy w meczu z Atletico. Dlatego nie trzeba zapominać o tym, że Barcelona gra, co tu dużo mówić, w 13 powiedzmy zawodników, 4 rozgrywki i poluje na 4 puchary. To jest bardzo ważny element. Natomiast chciałem powiedzieć, że był to przewspaniały mecz. Ja go sobie nagrałem. Jeszcze nie raz do niego wrócę, bo Barcelona prezentuje wspaniały, kosmiczny futbol. Natomiast czasami w lidze przypomina to występy Harlem Globetrotters, czyli coś na pograniczu cyrku i piłki nożnej. Oni siebie bawią, bawią innych. Natomiast w tym przypadku Atletico zagrało no, fenomenalny futbol. Fenomenalny. To był mecz w ogóle godny finału Mistrzostw Świata drużyn narodowych. Wspaniale Atletico grało w obronie, przechodziło z obrony do ataku, kryło formacje, pressing, rozkładało akcenty pomiędzy różne strefy boiska, w których czytało grę. No, absolutnie genialny. Do kartki Torresa, chociaż po kartce Torresa też to wyglądało bardzo dobrze. Też to wyglądało bardzo dobrze w drugiej połowie, natomiast Barcelona zagrała futbol no, gdzieś z Galaktyki. innej galaktyki, z obrzeży naszego wszechświata. Po prostu Atletico, obojętnie czy wygrało 11 czy 10, nie mogło wyjść z własnego pola karnego, obronić się, ale powtarzam jeszcze raz. Drużyna, która grała absolutnie kosmiczny futbol, nie mogła wyjść z własnego pola karnego. Był to przewspaniały mecz i moim zdaniem decydujące dla rewanżu będzie to, w jakiej formie fizycznej będzie Barcelona. Zmniejszyła im się przewaga w lidze, będą musieli wygrać, będzie rotacja w tym składzie, kto będzie odpoczywał, kto nie. To, że rewanż jest w tak krótkim odstępie czasu, to jest bardzo duża przewaga Atletico moim zdaniem. Dobrze, panie Jacku, będziemy teraz typowali wyniki. Real Madrid, VfL Wolfsburg. 3-1 dla Realu. Ja tutaj powiem, w pierwszym meczu postawiłem 2-2, było 2-0 dla Wolfsburga. To teraz powiem 2-1 dla Realu i awans z Wolfsburga. PSG Manchester City. Uważam, że wygra PSG 1-0. A ja tutaj, no tak jak mówiłem wcześniej, wydaje mi się, że City jednak będzie grało na utrzymanie i powiem 2 do 2, dogrywka, a w rzutach karnych wygra lepszy Benfica Bayern. Benfica Bayer, no jak powiem 1-1, to bym musiał kibicować temu wynikowi, mimo iż jakoś mi odpowiada, że będzie 1-1, to powiem 0-0, bo chcę kibicować Lewandowskiemu.
A mi się wydaje, że jednak tutaj Bayern, mimo że czasami nie wygląda najlepiej, to powinien ten mecz wygrać skromnie 1 do 0. No i ostatni pojedynek, Atletico Madrid Barcelona. 1-1. A mi się wydaje, że jednak tutaj Barcelona pokaże, że to oni są najlepsi na świecie i z impetem wejdą do półfinału, ale nie wygrają zbyt wysoko. Myślę, że wynik 1-0 to będzie taki adekwatny do prezentowanych przez nich umiejętności. Porozmawialiśmy o Lidze Mistrzów, więc czas kilka słów zamienić o rozgrywkach Pucharu Polski. Finalistami tegorocznych zmagań są Lech Poznań i Legia Warszawa na około 3 tygodnie przed finałem. Kto jest dla Pana faworytem? No, trzeba przede wszystkim powiedzieć kilka słów o zainteresowaniu tym finałem, bo przerosło ono wszelkie oczekiwania. Nie powiem, że ja jestem jedną z ofiar tego zainteresowania, bo razem tu z kolegami już prawie 8-osobową ekipę mieliśmy jechać. Kolega został wytypowany do tego, że o 12 na drugi dzień miał wejść na serwer. No, co się wydarzyło, to wiemy. Ja może przypomnę, że serwery się zawiesiły. Serwery się zawiesiły i po godzinie czasu okazało się, że biletów nie ma, że zostały sprzedane 65 tysięcy biletów na finał Pucharu Polski w pół godziny. No, kto by się tego spodziewał? Powiem tylko tyle, że w przeglądzie sportowym bodajże Bonik się tłumaczy z tego, bo oczywiście zaczęto domniemać się, że ktoś handluje tymi biletami i tak dalej. Podobno zainteresowanie sięgało 350 tysięcy osób. 350 tysięcy osób chciało udać się na mecz finału Polski, Pucharu Polski do Warszawy. No, jest to wielki, wielki sukces Pucharu Polski, PZPN-u i Bońka. Jakby na to nie popatrzeć, półfinały były bez historii, bez emocji, bez niczego, puste stadiony, finał. Wielkie, wielkie, wielkie piłkarskie święto. Żeby być przekornym, obstawię 1-0 dla Lecha. Tutaj pan zabrał mi kolejne pytanie, bo właśnie w następnej kwestii mieliśmy te bilety poruszyć, no ale skoro już pan doskonale opisał całą sytuację, to nie będę dalej tego ciągnął. Ja powiem szczerze, pan obstawił Lecha, ja obstawię Legię, ale nie dlatego, że im kibicuję. Uważam, że Lech tym, co prezentuje, czy w Pucharze Polski, czy w Ekstraklasie, no nie ma najmniejszych szans na to, aby wygrać z Legią. Oczywiście te mecze rządzą się swoimi prawami. To jest tylko 90 minut albo 120, no ale na wstępie mamy tylko 90 minut i tutaj dużo będzie decydowało od dyspozycji dnia, ale pamiętamy niedawny mecz w Ekstraklasie tych zespołów, no i jednak Legia zdominowała ten pojedynek. Lech no nie zagrał ciekawej piłki, tak więc mi się wydaje, że tutaj Legia jest zdecydowanym faworytem i powinna pewnie wygrać ten pojedynek. Bardzo dużo będzie zależało od tego, w jakiej sytuacji Lech przystąpi do tego pojedynku. Czy będzie miał zagwarantowane puchary? No bo Legia, domniemam, będzie po fecie z tytułu zdobycia mistrza Polski. Natomiast może być taka sytuacja, że Lech będzie walczył o puchary. To wtedy po prostu z nożem na gardle. Proszę pamiętać, że w tamtym tygodniu albo na początku tego tygodnia ukazał się wywiad, bodajże Weszło, z prezesem Rutkowskim z Lecha, który powiedział, że jeżeli nie będzie pucharów, to bardzo duże zmiany zajdą w Lechu. Myślę, że wszyscy walczą o swoje życie. No, wiadomo, że linę tego nikt do rezerw nie odeśle, ale będą mieli o co walczyć w tym meczu. Ja się spodziewałem, że tutaj w Lechu, nawet gdy będą puchary, to i tak zanosi się może niewielka, ale mała rewolucja kadrowa, bo jednak tych zawodników na określonym poziomie Lech ma niewielu, a pewnie kilku jeszcze odejdzie w letnim okienku transferowym. Będziemy kończyć to wydanie magazynu Cała Prawda o Futbolu. Moim i Państwa gościem był pan Jacek Zalewski, ekspert strony Świat Futbolu. Do widzenia Państwu. Marcin Gat. Do usłyszenia.